głupio to zabrzmi, ale wszystko zaczęło się od śmierci Davida Bowie. Kilka dni po tej smutnej okoliczności zadzwonił do mnie Piotr Stelmach z radiowej Trójki, bym zagrał dwa utwory z repertuaru artysty podczas koncertu w radiowej Trójce. I miałem z tyłu głowy przez cały czas, aż do nagrania płyty Hipokamp, tamto charakterystyczne brzmienie, które wtedy wytworzyliśmy. Bo ja piszę muzykę, która jest precyzyjnie zapisana, ale zakłada ingerencję muzyków, których zaproszę do projektu. Zazwyczaj na moich płytach pojawiał się kontrabasista albo basista elektryczny, gitarzysta basowy. Tym razem wszystkie basy będzie generował Jan Smoczyński. Na perkusji gra Paweł Dobrowolski. Towarzyszy mu w tej sekcji perkusyjnej Luis Ribeiro, pochodzący z Brazylii, jak to mówimy kolokwialnie, przeszkadzajkarz. Ich współdziałanie tworzy taki kolor rytmiczny, który jest jakby w kontrze do tych brzmień syntezatorowych. Brzmienia syntezatorowe kojarzą mi się z muzyką nowoczesną, a to, co reprezentuje Luis Ribeiro na tej płycie, to jakby egzotyczny i taki folkowy walor brzmieniowy, można by rzec korzenny. W dwóch utworach gra na albumie jeden z najwybitniejszych saksofonistów, jakich miałem okazję słyszeć, Adam Pierończyk. Na płycie występuje także Marek Napiórkowski, tym razem wyposażony w dwie vintage'owe gitary. No, to jest gitara, która ma już 40 lat i to jest taka gitara, którą można by określić jako bardzo, bardzo uniwersalną. Ciekawe jest to, że w dzisiejszych czasach obserwujemy ogromny renesans popularności tych gitar. To bardzo pięknie, ciepło brzmiące gitary, na których można zagrać i bardzo łagodnie, i bluesowo, ale można też łowić rock and roll. Na początku lat 50. Leo Fender zbudował ten kultowy instrument. Znam takich, co twierdzą, że ta gitara jest, że nie ma już nic brzydszego, jeśli chodzi o design. Ja z kolei znajduję w niej wielką urodę. Ona wyzwala we mnie jakby potrzebę grania w inny sposób. Hipokamp decyduje, co z pamięci krótkotrwałej przejdzie do pamięci długotrwałej. Dlaczego? Dlaczego niektóre rzeczy zostają z nami na zawsze? Na ile wiąże się to z emocjami? Czym są emocje? Emocje są czymś, czemu dajemy wyraz cały czas grając. Możemy to odnieść też do improwizacji. Improwizujemy, czyli tworzymy coś na gorąco. Czyli działamy w przestrzeni tej krótkiej pamięci. Coś się dzieje, ja nie pamiętam, co zagrałem chwilę później. Może też płyta jest zapisaniem tych improwizacji w pamięci długotrwałej.